Cześć, tutaj Zuzanna Borucka, Zuzia, zapraszam na kolejnego vloga, weekly vloga. To są naprawdę randomowe dni, także vlog zewsząd. Roztrzepany, pomieszany, tak jak nam się udało przy niemowlaku nagrywać. No, najważniejsza informacja, będzie nowy sezon. Właśnie sprzątamy na dole jeden pokój, w którym zrobimy scenografię i w którym będziemy naprawdę niedługo. No może za tydzień. Dam znać na Instagramie, czy za tydzień uda się, zdążymy zrobić nowy sezon. No trzymajcie kciuki, bo będzie nieźle. Posprzątanie w ogóle tego pokoju, to był magazyn moich rzeczy z każdych przeprowadzek. To nie było takie proste. Co ja z tą klapką stoję? Jesteśmy w magazynie, w którym trzeba zrobić porządek. Chcemy wskrzesić nowy sezon. Nowy sezon. I tam było moje studio niezapominajki. Tak to wygląda, postaramy się tutaj po prostu posprzątać, ogarnąć, wywalić, posegregować, rozdać. Są tu rzeczy z moich, nie wiem, czterech przeprowadzek. No i w sumie tej ostatecznej przeprowadzki do domu już się nie wyprowadzimy raczej. O, szukałam tego paska. To jest mój pasek, pasek zrobię ci talię. Muszę gdzieś wkładać rzeczy, które chcę, których nie chcę i tak dalej. Ale znalazłam w ogóle dużo fajnych rzeczy, na przykład sobie taki naszyjniczek znalazłam na przykład. Czy on mi mikrofonu tu nie zakłóci? No spoko, ja w ogóle uważam, że do zielonego, do białego, do jeansu spoko, takie złoto. A piszcie w komentarzach, czy wolicie złoto, czy srebro. Znaczy, to nawet nie jest prawdziwe złoto, ale... Czy wolicie podobiznę złota i podobiznę srebra? Co wolicie? Ciekawi mnie, bo to zawsze jest takie pytanie, kurczę. Ja chyba bardziej jednak w złote rzeczy. Znaczy tak mi się wydaje, że tak te złote pasują dobrze na jakieś do ubrań jakieś tam. Ej, ale wiecie co? Ja naprawdę nie nosiłam chyba naszyjników od co najmniej chyba roku, bo miałam takie poczucie, że z moim tatuażem jelenia po prostu, no nie wiem, jakoś tak nie będę nosić. I patrzcie, jakie są tak dziwnie. W sensie, takie łańcuszki dotąd spoko, nie? A jak już mam takie dłuższe, zasłaniające jelenia, jakoś tak dziwnie. I właśnie dlatego tych łańcuszków do końca nie nosiłam, naszyjników, a ja w ogóle jestem, bardzo lubię naszyjniki. Dziwnie to chyba wygląda, muszę się przyzwyczaić, dawajcie znać. Wiecie, w sumie ten tatuaż już wygląda trochę jak taka kolia, jakiś naszyjnik, więc... Kurde, jestem w szoku. Pierwszy raz ubrałam naszyjnik na jelenia chyba, serio. Poza tym, że posprzątaliśmy dół i zaczynamy robić nowy sezon, chciałam też pokazać nowości w naszej kuchni. Cyprian przyczepiał półeczki do naszego tego półki na przyprawę.
bo też zrobił to na przyprawy, teraz dorobił półki, no i całą konstrukcję jakby zrobił Cyprian, wygląda cudownie. Ale to nie było takie hop-siupy, tutaj jeszcze sprzątałam, bardzo długo sprzątałam, w końcu pozbyłam się takich rzeczy, no kubków, jakichś takich naczyń, których nie używaliśmy, ale no ja ciężko mi było bardzo się z nimi pożegnać, ja jestem straszną zbieraczką dupereli, a szczególnie kubków, no kubki to jest moja miłość. No, trochę pracy było, ale daliśmy radę i kuchnia jest w końcu po prostu perfekcyjna, jestem zadowolona. Dobra, to zapraszam Was do mojej kuchni. To włączę, pewnie nic nie da. A to ostatnio nie działa. Super. Dobra, najważniejsze, co się wydarzyło, to zrobiłam, jak powiedziałam, porządki, segregację. No i tutaj mamy mniej rzeczy. Tu są rzeczy do piekarnika, tutaj są duże kubki. Dałam nawet taką naklejkę, duże kubki. No i tam ogórki, dosłownie dwa słoiki. No i mikrofala, po prostu pomyślałam sobie, kurde, tu jest piekarnik, tam z tyłu było gniazdko, pamiętam, że było podwójne. No i hello, zróbmy tutaj mikrofalę. Nie mam pojęcia, dlaczego robiąc kuchnię na wymiar, też pytacie często skąd meble. Meble są od stolarza i projektowałam to wszystko z nim, jakby było przemyślane. To nie wiem, dlaczego nie przemyślałam wtedy, aby zrobić mikrofalówkę wbudowaną, tak samo jak piekarnik. No, no nie zrobiłam tego, no. No ale udało się, jak widzicie, w końcu tą mikrofalówkę zabrać z tego blatu i jest w szafie, jest ukryta. Tutaj mamy lodówkę. No dobra, ale tutaj zadziało się moim zdaniem bardzo fajnie. Czekaj, kwiatki. Ich kwiatki piękne będą. Dobra. No to tak, zmieniłam odwrotnie te szafki, bo tu zrobiłam kubeczki. Tutaj rzeczy do słodzenia. Tutaj herbata, kawa, tam u góry nie sięgam, więc tak jakby nic, tylko ten dzbanek, filtry. No i tutaj też się postarałam, żeby było czyściutko i pięknie. Nie no, muszę Wam niestety zbliżyć, bo to jest zbyt ładne, żeby nie pokazać. Jak już powiedziałam, jestem fanatyczką kubków, no i też filiżanek i och, Boże, wszystkiego. No i patrzcie tą piękniotę, przecudowny. Tutaj mamy z targu staroci, taka piękna. Tutaj też z jakiegoś targu staroci, taka filiżanka. Mam nadzieję, że je dobrze wyostrzyło, ale no... Tutaj u góry jest kubek z Norwegii, z Amsterdamu, tutaj filiżanki, które były w tym domu, jak go kupiłam. No, bardzo dla mnie to wszystko jest ważne i sentymentalne. No i jeśli chodzi o tą część, właśnie sobie będę robiła chlebek, dlatego jest. To, tak jak powiedziałam, Cyprian już wcześniej zrobił ten regał na przyprawy. Słoiczki cały czas też pytacie, skąd te piękne słoiczki? To są słoiczki z Allegro, nie wiem, czy nawet nie najtańsze. Po prostu zwykłe słoiczki do przypraw. No i dalej właśnie przedwczoraj powstały te półki. No i na półkach na razie mamy rzeczy do owsianki. W sumie to granole, musli, płatki, nerkowce, cynamon. Cukier, erytrytol, pełnoziarnisty makaron, no i tutaj w sumie stała taki stojak do alkoholu, do wina, do... No i Cyprian stwierdził, że go dzisiaj wypełni i już nie może tu stać, a był fajną ozdobą, także no nie wiem, może troszkę poprzestawiam, co bym tu mogła w sumie dać. No te kubeczki są przepiękne, ale kubki, nie wiem, tak troszeczkę takich kubeczków, bo to są takie zarąbiste kubki. Patrzcie, góry. No i ten kubeczek. Cudny. No nie no, to są super kubki. Zastanowię się, no ale właśnie pewnie znając tutaj mnie, to będę zmieniała to cały czas. I am changing the world. Jeszcze mam coś takiego. No dobra, takie właśnie jest, taki git jest. Sorki za to zamieszanko. Dobra, sorry, przepraszam. Jeśli chcecie spytać, gdzie jest mały, to mały jest z babcią na spacerze, więc szybko korzystam. Tutaj mamy jeszcze owoce, warzywa. W ogóle ostatnio kocham sobie zrobić taką kukurydzę, nie? Ugotować, jeść wieczorem, no pyszne, to jest moja kolacja, taka kukurydza zawsze. Dobra, Was zapraszam na drugą część vloga, a ja tutaj sobie mikrofon zdejmuję, bo mnie tutaj i ciepło mi, i robię kitkę i koniec tego. Dobra, jeszcze muszę to powiedzieć, żeby było tam czysto, musiałam wszystko zanieść na stół i tak to wygląda.
pozorna czystość na szybko, nie? Nadal kawka na owsianym? Best. Nagrywałam właśnie, jak robię w pensji jajo i nie nagrałam efektu końcowego. Bardzo mi przykro. A tutaj mamy kawkę z mlekiem owsianym, moją ukochaną, ulubioną. Jest przepyszna.